Dzień dobry wszystkim. Good morning all. Bardzo mi miło widzieć moich dawnych e, uczniów, e, niektórych to tak mile wspominam, zwłaszcza Wawruszaka, takiego wybitnego studenta mojego. It's so nice to see all my, uh, a lot of my previous students and I remember some very kindly, particularly Henry. No, ale muszę powiedzieć, że to tylko połowa tutaj mnie stoi. But I have to say that just half of me standing in front of you. Bez mojej żony to ja jestem tylko połowa. Without my wife, I'm only that's only half of me here. I nie wiem czym byłbym gdyby nie moja żona. I I don't know what I would be uh, without my wife. Zawsze mówiłem studentom teologii, pamiętajcie, żebyście się ożenili dobrze, bo bez dobrej żony nie będzie dobrego pastora. I pamiętam, że mówiłam moim studentom: „Pamiętajcie, muszecie poślubić dobrą kobietę, bardzo dobrą, bo bez dobrej żony nie będzie dobrego pastora”. Taka <laughs> prawda. I druga rzecz, gdy tak patrzę tutaj na was, to muszę powiedzieć, że jestem zdumiony. And the second thing, when I just look at you here, I think I'm, I'm amazed. I was here about 12 years ago and I thought this is just like the, um, the church of older people who are slowly going die out. Lat, a taki jak był, tak jest. And the 12 uh, years have passed and the church is almost the same as it was before. Przynajmniej, jak tak patrzę, to no at, at least, No, ale teraz chcemy sięgnąć do Pisma Świętego. We'll go, um, to the word of God. Dla mnie w pewnym momencie te wersety, które były czytane, były zaskoczeniem i zdumieniem. Uh, for me, personally, those texts that were read before, they, um, they, were, um, they surprised me. And sometimes you read the Bible and those verses, the old verses that you had read before, suddenly they become, uh, they have a new meaning.

Ale uważam, że to jest bardzo ważna i głęboka treść istotna dla nas dzisiaj. Ale popatrzmy po kolei na te wersety. Diabeł wziął Jezusa na bardzo wysoką górę. Nie wiem, jak to się stało. So again the devil took him to a very high mountains and I don't know how that happened. jakiegoś wytłumaczenia w komentarzach i trudno znaleźć dobrą odpowiedź na to. I was searching for some explanation in the commentary but it's very difficult to find a good answer for that. Jak diabeł mógł wziąć Jezusa na górę? How could devil take Jesus to the high mountain? Ale do końca życia wszystkiego nie będziemy wiedzieli. Nie wiemy też, jak mógł mu pokazać wszystkie królestwa świata. Ale szatan stawia się w roli takiego władcy, pana. But the si Satan or dew, he, he put himself in the role of a sovereign, of the, uh, of the king, of the. Um, yeah. Tak jakby king. Tak jakby był Królem. As if he were a king, yes. Ale w greckim Nowym Testamencie trzy razy Jezus używa tego określenia Archon, czyli taki zarządca. But in. The, um, Sorry, in the, Jesus mentioned three times in the um, in the text uh, the uh, description as someone who governs, governor. W Ewangelii Jana 12, możecie przeczytać z naszego polskiego przykładu Biblii Warszawskiej, że to jest władca świata tego. So in the John chapter 12, you can read in our Polish translator that he's the sovereign of the world. Uh, niektóre przykłady oddają książę tego świata and some say of the world. ale nie król the a tak chciał się przedstawiać szatan jako ten który może zarządzać wszystkim może dać but the chciał być widziany wanted to uh, be seen as someone who can govern and, uh, rule, as a ruler ale pamiętajmy o tym że to jest ruler to jest władca tego świata. But remember it is a ruler of this world. Zwłaszcza gdy coś nam się nie wiedzie to nie mówmy że to Bóg zawinił. And particularly if we're going to troubles in our life don't say that it's God's uh, God's uh, doing this. On jest teraz jeszcze władcą tego świata. He is still the ruler of this world. Dalej czytamy, że pokazał całą chwałę tych królestw. Wziął go na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. So further we read that he showed him the splendor of these kingdoms. We read as um, when he took him to the high, high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Nie jest powiedziane, że pokazał też te brudy świata, tego wojny, nieszczęścia, choroby, wrzody, inne rzeczy. Um, um, the, the like um, pokazał tylko te piękne rzeczy tak robi szatan, żeby zwodzić ludzi. This is what the Satan does to deceive people. Pamiętam jak reklamowano kiedyś w Polsce papierosy. I remember when they they advertised cigarettes in Poland. Najlepiej sprzedawały się papierosy Marlboro. And the the ones that sold best were called Marlboro. Cowboy uśmiechnięty na koniu, piękne tło przyrody. A smiling cowboy on uh, a uh, horse in the beautiful background of nature. Ale nie mówiono o tym, jaki koniec na ogół był tych kowbojów, którzy byli pokazywani. But nothing was mentioned about the end of those uh, that, that they shot on this beautiful. Uh, uh, a na raka, w cierpieniach. When they died because of cancer suffering. Tak jeśli on chce nas wieść, to tylko te so, this is how Satan works. If he wants to deceive us, he will always show us, only show us the most beautiful things. I dobre, I złe and the Bible shows us the good and the bad sides. A szatan by nas wieść tylko pokazuje te ładną strony. And Satan to deceive us only showed us um, the beautiful side. Dalej czytamy i żej mu to wszystko dam ci. And further we read um, all this I will give you. Pamiętajmy, że szatan nic nie daje za darmo. And let's remember that Satan does not give anything for free. Jedną z takich bardzo smutnych historii przypominam sobie z pewnego zboru w Polsce. Jedna z naszych dziewczyn bardzo była zakochana w katoliku. One of our girls fell in love with the Catholic. I zgodziła się nawet na ślub kościelny w kościele agreed, katolickim. A, um, in, um, Catholic church. Nie wiem dlaczego, ale ksiądz powiedział jej, że może udzielić ślubu, jeśli pięć razy obejdzie kościół na kolanach. And I don't know why, but the priest said that he she walks on if she walked around the church five times on her knees a ten kościół znajdował się czy znajduje się jeszcze w centrum miasta and that church was situated in the center of town I ludzie patrzyli na nią i śmiali się wskazywali palcami and the people looked at her and they were laughing at her mocking her a później wyszła szli za mną mąż zaczął ją bić pić alkohol And then she married the man and the, the husband started drinking and started abusing her. Ona nie wytrzymała i uciekła od niego. And she um, ran away from him. Wróciła do zboru i opowiedziała mi tą historię. She came back to to our church and she told me the story. Pomyślałem jak szatan potrafi strasznie ludzi niszczyć.

And the Satan says, All this I will give to you. Uh, but when? He says, If you will bow down and worship me. To był zuchwalstwa. Oh, that was the, um, the top of um, ignorance, arrogance. Jezus był Bogiem, a Satan chce, żeby Bog pokłonił. So Jesus was God, and Satan wanted God to bow to him. Uważę, że Jeśli nie udało mu się pokonać Jezusa w niebie, to teraz po 40 dniach głodówki pokona Jezusa. He had thought that if he couldn't um uh, defeat Jesus in heaven, now after 40 days of fasting, he can defeat him. Powstaje tylko pytanie, dlaczego takie ważne to było dla szatana, żeby Jezus mu się pokłonił? To dla mnie było kiedyś bardzo ważne pytanie, nad którym się zastanawiałem. This was a very Kiedyś skojarzyłem to sobie z pewnym wydarzeniem czytałem że po zwycięstwie Jana III Sobieskiego króla Polski eh, pod Wiedniem nad Turkami so I read that after the victory of uh, King of Poland Sobieski um, uh, in Vienna um, over the Turks Miał się przywitać zwracającym cesarzem austriackim. Tutaj był cesarz, a tu król. Here was and was a king. Ale król odniósł zwycięstwo, i cesarz pobity wracał. Here, the king was victorious, and they uh, uh, defeated Caesar. Was coming back. And when they uh, met, a so, tak jakby do so przywitania, ale ah, podkręcił tylko wąsą. So Polish king raised his hand as if to welcome him, but actually he just uh, played with his um, mustache. A cesarz myślał, że to król Polski, pierwszy mu się kłania, więc pokłonił się królowi polski. Ale Caesar Polskiemu. thought that the Polish king was bowing to him first, so he bowed to him. In return. Gdy byłem młody i to czytałem, to pomyślałem sobie, no pewnie, że tak, król Polski był zwycięzcą. So when I was young and I was reading about that, I thought, oh yeah, of course, the Polish king was the victorious one. A jak myślicie, kto komu powinien się ukłonić pierwszy? And what do you think, who bow first? A, trudne pytanie. Pomyślcie też w domu, kto komu powinien był się pokłonić. And think about it at who bow first? Nieraz zastanawiałem się, natomiast też nad tym, dlaczego szatan. Cały czas walczy i chce niszczyć ludzi, i zwodzić, i tak dalej. Co mu z tego przyjdzie? Przecież on wie, że i tak przegra tę wojnę. Kto wie, kto to może zrozumieć, Chciałbym nawet usłyszeć głos taki. Dlaczego who, szatan tak dalej walczy? Who knows? Why? Does anybody understand? I would like to hear your opinion. Why is Satan still fighting? Ja myślę, że to jest trudne do zrozumienia. I think it is difficult to understand. Uważam, że można zrozumieć egoizm, ale nie można zrozumieć pychy. I think you can Understand but you understand pride. Mogę zrozumieć, dlaczego ktoś ukradł bo mu się coś tam podobało. To jest egoizm. I can understand why someone steals something because they like it. That's selfishness. Dlaczego zażdroszyci komuś albo kłamie nawet, jeśli trzeba? Why, why, why is the person um, envious or jealous? Why is it even lying? At Bo może będzie to korzystne dla niego. My will get something out of that. Aleczego na przykład szatan w niebie rozpoczął wielki bój? But for example, why did Satan statić a great battle in heaven? Brakowało mu czegoś? Did he lack something? Szatańską zasadą jest wywieszanie się pycha. Jezusową zasadą jest uniżanie się. It's the, uh, it's a satanic way um, to show pride, and the Jesus way is to show, um, humbleness. I teraz chciałbym, żebyście zapamiętali tę myśl do końca. And now I'd like you to remember this thought, to well, to the end. Kto przyjmuje zasadę szatana, nigdy nie będzie szczęśliwy. Who accepts Satan's ways will never be happy. Dlatego że nigdy wszyscy takiej osobie nie będą się kłaniać. Because um, not everyone will bow to that person. Pomyślcie teraz o Hamanie i Mardocheuszu. Now think about Haman, and Mardocheus. Haman miał wszystko. Haman had everything. Był bogaty, pieniądze miał, zaszczyty, władzę. He was wealthy, he had power, he had um, admiration. A dlaczego przyszedł do domu i mówi, że nie może spać, nie może jeść. So, jest nieszczęśliwy. So why? So, and, and then he came home. So why did he come home and said he couldn't sleep, he couldn't eat, he was unhappy. Dlaczego? Why? Bo jedna osoba mu się nie kłaniała. Because the one person refused to bow to him. Taki władca był nieszczęśliwy, bo jedna osoba mu się nie kłaniała. Such a ruler, and he was unhappy because one person refused to bow to him. Drodzy, to jest zasada szatana. On chce, żeby wszyscy mu się pokłonili. A to się nigdy nie ziści. And that will never happen. I nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy ludzie byli posłuszni, poddani, kłaniali się jakiejkolwiek osobie na ziemi. And it'll never happen that everybody will I teraz jeszcze jedna bardzo ważna myśl. And now very Największą mocą na Ziemi jest miłość. The biggest power on earth is love. Ale najczęstszym motywem na Ziemi wśród ludzi jest pecha. But the uh, most frequent motif on earth is pride. Tylko pecha nie widać tak bardzo od razu. But you can't um, see pride straight away. Pomyślcie na przykład na czym oparte są e, jakieś tam Sportowe rozgrywki. Um, think think a little about like um, the, what the sporting games are based on. Czasami dostanie jakiś tam medal. Sometimes they'll get a medal. Czy to ma taką wartość, że warto poświęcać dnie i noce na treningi, na ćwiczenia, żeby Taki meta, medal dostać, czy tu chodzi o medal? Tu chodzi o to, żeby pokazać, że ja jestem lepszy od innych. So it's not about the medal. It is to show that I'm better than others. Diabeł wymyślił konkursy piękności. And the, Satan invented the uh, The beauty pageants and the competitions. Żeby pokazać, że ta jest najpiękniejsza. To show that this one is the most beautiful. Na różnych poziomach, oczywiście. Levels, Ale gdy się już osiągnie jakiś tam poziom e, wojewódzki, to teraz żeby być najpiękniejszą w kraju. So, but, but of course, if you reach a certain level at the regional level, then you want to be the most, the most beautiful um, nationwide. Wymyślił stopnie wojskowe. The uh, Satan invented the military rankings. And kapral, which I don't know what that is in English, he has to bow to the captain. A kapitan musi się kłaniać majorowi, and the captain has to bow to a major, a major generalowi, a major to a general. Nie zdarza się tak, żeby nie wiem generał kłaniał się w kapitanowi. And it doesn't happen that the general bows to the captain. Aż się pokłaniajmy, bo on jest wyższy. You have to bow to him because he is at the higher level. I na cośkolwiek byśmy popatrzyli w społeczeństwie, na przykład urzędy gdzieś tam jakieś. And it's at whatever level at the society, even like some departments, government departments. Dostają awanse, trochę wyżej już stoi, to już coraz bardziej pyszny jest. Uh, when you uh, um... Advance at, at work, uh, you get promotions, then you feel, you know, you feel better, higher. Drodzy, ja wiem, że to trudno dostrzec, zwłaszcza u siebie, piękne. Uh, my dear friends, I know it's very difficult to see pride, particularly in ourselves. Ale pomyślcie, dlaczego chcecie mieć, na przykład, lepszy samochód od kogoś tam innego? Nie wiem, czy lepszy, ale droższy. But think about it. why would you want to have a better or more expensive car than someone else?, yeah, I said it many times, and some people laugh at it, but what I'm saying is the car is good because when he is able to drive. Because what's the purpose of the car to uh, take me somewhere to drive me? A ja widziałem już, jak pokazowali kiedyś taki film. Przychodzi człowiek, przyjeżdża człowiek uh, i wychodzi mu na przeciw żona z domu. And I've seen one movie when they showed that the, the, the man comes, um, uh, approaches the house, and the wife comes out of the house. A on podchodzi do samochodu i całuje samochód. And he comes to the car and uh, approaches the car and kisses the car. Zamiast żony? Of his wife. Dlaczego kobiety na przykład tak bardzo chcą się pokazać w różny sposób, dlaczego stosują makijaż i inne rzeczy? Why do women want to present themselves in a certain way why they use make other? Stuff? Trochę zastanowiłem nad tym, czy to powiem, ale. Czy to chodzi o to po prostu, żeby dobrze wyglądać? Is it just to, um, look good? Czy nie ma tutaj innego podtekstu? Is there another um, context or motive? Przyjrzyjmy się ludziom.

doesn't it motivate people to do different things, other thing, we, we, different things? pycha między innymi pcha ludzi do władzy Pride, among other things, pushes people towards power. i gdy ludzie mają już jakiś stopień władzy to zawsze chcą mieć jej więcej When people reach certain level of power, they always want to have more power. Czy to jest potrzebne im? Do they need it? Czy myślicie, że są szczęśliwsi, gdy uh, będą na jakimś tam wysokim już poziomie władzy? Do you think they are happy when they reach this higher, high level of power? Pomyślmy o Hitlerze, Hitler, o Stalinie. Stalin. Byli szczęśliwi? Osiągnęli happy? tak wysoki już najwyższy stopień władzy? Pomyślmy dzisiaj o różnych przedstawicielach władzy. Some, um, uh, of Pomyślmy co ich trzyma przy tej władzy, że tak walczą o to, żeby ją utrzymać? Let's think about it. What is keeping them at that power? That they're fighting to keep it? Co? So, What? Egoizm, żeby Self mieć więcej? Selfishness to have more? Może pieniądze przez to, że będą mieli więcej? Maybe money, they'll have money? Myślicie? Do you think so? No to dlaczego chcą? ten władzę koniecznie jak już mają to utrzymać albo zdobyć tą władzę so why do you think that if they have this power they want to keep it um, by all means or they want to achieve more power ja już mówię o tych najwyższych szczeblach ale to samo się dzieje gdzieś tam nie wiem na szczeblu powiatowym jeden chce być wyżej od drugiego we're talking about this highest levels of power but the same thing is happening at the regional level of power one wants to be more powerful than the other Chodzi mi o to, żebyśmy wiecie, zauważyli, co motywuje ludzi na co dzień w życiu do działania. Well, uh, the, the question is what motivates people every day to, to, uh, to, action, to act. Na niechszych szczeblach to często się myśli, że może pieniądze, będę miał więcej pieniędzy. At the lowest levels you probably more often think about oh I'll have more money.

Pierwszym raz zanim został prezydentem. The first time before he had become a president. Wydał ponad miliard dolarów na kampanię, żeby zostać prezydentem. He spent about, over a billion of dollars uh, on the campaign to become a president. Powiedzcie, po co. Po And co wydał tyle pieniędzy? Tell me why. Why did he spend so much money? Brakowało mu czegoś? Did he lack anything? Tak szczerze sobie sami odpowiedzcie, co go motywowało do tego, żeby wydać miliard dolarów, aby zostać prezydentem? I pomyślcie o tym, czy w różnych sytuacjach Was nie motywuje do pewnych działań to samo? And also think about it. And in some situation, um, aren't you motivated by the same thing? Kto się wywyższa, poniżony, a kto się uniża, Jesus said, "Whoever uh, whoever is exalted will be whoever exalts himself will be demoted, and whoever is uh, demoted will be exalted." Gdy ktoś się wywyższa, czy jest lubiany w środowisku? Pamiętam dokładnie, kiedy moja żona studiowała w Krakowie, I remember when my wife was studying in Krakow. na jednym z budynków uniwersytetu.

and at the end it was written Czyli and, tam było and uh, with all this he was um, uh, very humble and i was thinking then why why this last sentence why was it like what, what was the purpose of it Pomyślcie, po co to? No think, nie wystarczyło napisać o jego tytułach, jego osiągnięciu. Why? Właśnie, just to show his um, achievement. Wewnętrznie my jesteśmy z tymi, którzy są skromni i pokorni. So um, internally, we actually are with the people who are humble. Nie lubimy tych, którzy się wywyższają. We don't like the ones. Who are thinking of themselves highly ale popatrzcie na siebie czy często nie jest to tak że chcemy pokazać się że my jesteśmy lepsi ładniejsi ważniejsi but look at, let's look at ourselves and isn't that that we very often want to be, be seen as more important and uh, better than others To jest ta pycha diabelska i tak się zastanawiam skąd ona się w nas bierze This is that uh, evil's pride and I'm uh, devil's pride and I'm thinking where does it come from Nie umiem tego wytłumaczyć bo Ellen White też napisała że nie da się zrozumieć skąd w diable wzięła się pycha And so I can't explain it because even Ellen White wrote that you can't explain where the pride um, Came, um, in Satan. Chrystus się uniżył i miał nogi nawet zdrajcy swojemu. Um, that Jesus lowered himself, that he even washed the feet of uh, the one who um, betrayed him. I dlatego teraz, tak jak my miliony ludzi, wywyższają Jezusa. And And because of that, now just like us, millions of people exalt Jesus. Book wants to exalt us. Nas nawet and and even he calls us the kings and the um, priests. I będziemy kiedyś I większy, i wspanialsi, niż teraz jesteśmy. Ale Chrystus nam wskazał drogę, drogę pokory. Natomiast szatan gdzieś w nas wzbudza zawsze tę pychę podniesienia siebie, siebie pokazania. And Satan, uh, uh, oppositely, he, he always tried to invoke in us that pride to show ourselves better as others. Podoba mi się jednak zakończenie tego and I like the ending of that um, uh, text. And then... First, uh, yeah. Verse 11, yeah. then the devil left him, and angels came and attended to him. when we choose the God's way, będą nam The angels will help us. In a different ways. Znacie pastora Jana Chrysta? You know pastor Jan Chrysta? Pamiętam, jak kiedyś jechaliśmy z nim jego takim mikrobusikiem. Pamiętam, we were driving z nim w jego little microbus. Ja siedziałem w tyłu. I, was sitting at the back. I nagle słyszę takie mocne hamowanie samochodu. And suddenly I nagle słyszę, mocne samochodu leciał taki jechał taki olbrzymi my to nazywamy po polsku tir ciężarowy samochód z naczepą the, behind, um, behind us there was this huge truck, um, uh, us i gdy hamował wpadł w poślizg and when he was braking he, um, his, uh, the, the car started uh, slipping skidding ale gdy hamował to ja usłyszałem to i odwróciłem się do tyłu i widzę że szoferka jedzie prosto a cała ta naczepa taka waliza wielka bokiem ślizga się w naszym kierunku And i could see that uh, the, uh, the compartment with the driver is the front part of the truck was going straight but this, um, uh, at the back i uh, was coming towards us too. I ja widzę jak się zbliża do nas miałem czas pomyśleć co z nami teraz będzie and i could see it um, approaching us and i still had time to think what's going to happen to us from że na pewno nas uderzy co się z nami stanie and i thought it will definitely um, hit us what would happen to us i nagle ta szoferka skręciła przed samochodu i wjechała na taki pas ziemi między jezdniami. And suddenly that uh, the driver sort of uh, turned around and went towards the land of strip between the, uh, the, the roads. Uh, samochód się zarył w ziemi i stanął. So the, the car or truck The truck. the truck, suddenly, yeah, um, um, bogged in the, the land in the soil and stopped And the rear part of that trailer only hit the, um, the mirror and just broke the mirror of uh, uh, Brother Christie's car. Ja to wszystko widziałem i świadomy byłem tego, co się dzieje. Tak pomyślałem, no, to była Boża interwencja, że milimetry nas dzieliło, a taki wielki trakt to by nas zmiażdżył. I

Uh, Di let's choose the way of um, humility and service I Strzeżmy się, żeby takim podstępem nie pojawiała się w naszym działaniu pycha. And uh, Let's be um, aware and um, that this, the pride does not come into our life um, in a deceitful way. My często tego nie zauważamy, tak jak trzecia część aniołów nie widziała, co kierowało Lucyferem. Ale patrzcie na innych, a zobaczycie, że pycha jest powodem wielu. Nie wiem, czy większości czynów. Ale observe others and see, and you will notice that the pride is the reason for a lot of uh, Tragedies. I pamiętajcie o tym, mi się bardzo podoba to zdanie. Szczęście jest produktem ubocznym niesamolubnej służby. And remember the sentence that I like um, very much uh, the happiness is the byproduct of the unselfish service. Amen. Amen.